Witam Was serdecznie, to już kolejny odcinek serii Dachowski pyta. Ostatnio rozmawialiśmy ze Sławkiem o tym, czy work-life balance w ogóle jest możliwy w gabinecie fizjoterapeutycznym, jakie biznesy prowadzi i jak powstało do rozrostu gigantycznej firmy, jakim jest dzisiaj Acusmed i co jest jego dzisiejszym oczkiem w głowie. Jeżeli na tym podcaście Cię nie było, albo jeszcze go nie odsłuchałeś, to zachęcam. Spotify, YouTube i wszędzie indziej, gdzie możesz spotkać podcasty, spotkasz ten podcast, ale zrób to dopiero wtedy, jeżeli odsłuchasz właśnie ten podcast, bo dzisiaj kolejny wyjątkowy, unikatowy gość, no bo jest nim. Tomasz Burkowski, cześć, witam wszystkich, cześć Michał. Jestem specjalistą ortopedą, pracuję w Szpitalu Bielańskim w Warszawie od samego początku swojej przygody. No i mam nadzieję, że troszeczkę uda mi się rozjaśnić Wam temat na temat endoprotezoplastyki i w ogóle chorób stawu biodrowego. No jak właśnie widzicie, Tomek wszystko już Wam powiedział, czyli możemy kończyć. Tomek jest wszystko na temat biodra wie. No właśnie, powiedz mi skąd, bo zaczniemy trochę wcześniej, niż byłeś studentem. Skąd w ogóle Twoja, nie wiem, pasja? No bo ja wiem, że Twój tata również jest lekarzem. Dobrze pamiętam? Tak, ja pamiętam. Czy ta pasja to jest od taty, czy jakby, bo tata jest kardiologiem, z tego dobrze pamiętam. Kardiochirurgiem. Ale blisko. Skąd jest pasja do ortopedii, czy w ogóle do bycia lekarzem? Powiem tak, wyszło trochę samo, że tak powiem, samo z siebie. Mianowicie, ja nie pamiętam, czy to była trzecia klasa podstawówki, czy czwarta, no to miałem tam 10-11 lat. Mój tata, jak już wspomniałem, jest emerytowanym już kardiochirurgiem. Operował na otwartym sercu, operował z profesorem Religą i z wieloma znanymi kardiochirurgami w Polsce. No i była taka sytuacja, że będąc tym 10-latkiem, siedziałem w domu z tatą, dostał tata nagły telefon, że wysyłają po niego karetkę, bo jest pilna operacja serca. No i 10-latka nie zostawił w domu, więc przejechałem się pierwszy raz karetką na sygnale, było super. No i trochę bym powiedział, psikusa zrobiły mojemu tacie pielęgniarki, bo zostałem w szpitalu posadzony do pokoju z pielęgniarkami, a pielęgniarki powiedział, chcę zobaczyć operację na otwartym sercu. To mały Tomek powiedział, że jak najbardziej jestem zainteresowany. No i w pewnym momencie, jak tata przygotowywał pacjenta do operacji, nagle widzi, że przystawiony jest taki schodek i nagle staje mały Tomek ubrany w fartuch, w maskę, umyty do operacji w sterylnych rękawiczkach. I tak w ogóle się bardzo zdziwił, ale okej, lecimy dalej. No i tak po latach mi to wszystko opowiada, mówi, że przy stole nagle mówi, pewnie jak natnę skórę na klatce piersiowej, to pewnie to wyjdzie. Ucieknie. Tak, dokładnie. A mały Tomek stał całe ładnych chyba tam 4 czy 6 godzin do całej operacji. No i powiem szczerze, to był ten moment bardzo wczesny, że gdzieś tam zacząłem dążyć do tego, żeby gdzieś pewnie w przyszłości być lekarzem, tak? I być lekarzem bardziej w stronę zabiegowych, tak? Procedur. Jak ty pamiętasz swoje studia? To była przyjemna rzecz? Nauczyłeś się czegoś? Czy tak jak to mówi, że jednak studia to nic nie dają, że więcej praktyki jest potrzebne, w studiach nie ma praktyki? Powiem tak, to w dużej mierze de facto zależy od tego, co planujesz, tak, robić dalej, jaką specjalizację wybrać. Z tego względu, że oczywiście na studiach jest wszystko, tak? Oczywiście jest dużo suchej wiedzy, ale ta sucha wiedza w jakimś tam stopniu, w jakimś tam procencie przydaje nam się później w tej naszej pracy zawodowej. Tak jak wspomniałem, zależne jest od tego, jaką specjalizację wybierzemy po studiach. Robiłeś speckę z ortopedii, to trudna akcja. Bardzo wymagająca. Przede wszystkim oprócz pracy na oddziale, pracy z pacjentami, to jest jednak SOR, czyli ostry dyżur urazowy, gdzie tak naprawdę młody doktor, rezydent po najczęściej po 2-3 miesiącach takiej pracy na zasadzie przyglądania się ewentualnie już jakichś tam prostych procedur typu nastawienie złamania nadgarstka przemieszczonego przez zniknięcie. No i każdy potrafi nastawić nadgarstek. To zaczyna tą pracę samodzielną. Oczywiście w zależności od szpitala i organizacji pracy w tym szpitalu, a szczególnie pracy na oddziale ortopedii,
Przynajmniej u mnie tak w szpitalu było, że ja byłem tym młodszym asystentem, który zasuwał 24 godziny na SOR-ze i miałem nad sobą specjalistę, który był moim szefem dyżuru i siedział na oddziale, tak, czyli siedział, w cudzysłowie siedział. Niemniej jednak zawsze miałem do kogo zadzwonić, tak, zawsze miałem pomoc, tak. Gdyby był jakiś problem większy, tak, jakiś uraz wielonarządowy, no to zawsze miałem ten telefon, że mogłem się poradzić, mogłem poprosić o pomoc, o to, żeby zszedł ten mój specjalista do mnie na dyżur. Tak 6 lat specjalizacji, tych od 3 do 6 dyżurów 24-godzinnych na dobę miesięcznie się, że tak powiem, przewijało. Oprócz tego oczywiście nauka na sali operacyjnej, czyli wszystkie procedury, które zarówno urazowe, jak i ortopedyczne, które wykonywane są w danym szpitalu, w danym, na danym oddziale, no to wszystko gdzieś tam po kolei trzeba, że tak powiem, się zapoznać. Jest to ciężka fizyczna praca. Oczywiście absolutnie może paść z twojej strony, Michał, pytanie a propos kobiet w ortopedii, tak? Mało chyba to. Jest ich mało, ale to wręcz, powiem tak, wszystko fajnie, mamy równouprawnienie, jestem za całkowicie, ale powiem tak, jak zdarzają się kobiety w ortopedii, to one wiedzą, czego chcą i wiedzą, że jest to trudna specjalizacja, bo jest to specjalizacja, gdzie jednak dużo tej pracy fizycznej trzeba włożyć, co nie jest też powiedziane, że po tej specjalizacji one to wszystko będą musiały robić, bo też można oczywiście wybrać sobie pewne działki w tej urazówce czy w ortopedii, jak na przykład chirurgia ręki, chirurgia stopy, gdzie te zabiegi oczywiście nie wymagają tak dużej sprawności fizycznej i dużo siły. Niemniej jednak zdarzają się takie kobiety, które idą równo z mężczyznami i nie odstają w żadnym stopniu. Wytłumaczysz się wszystkim, co daje specjalizacja lekarzowi, do czego cię jakby uprawnia, albo jakie otwiera ci drzwi, drogi, na cudzysłowie kariery? Fajnie to ktoś określi, znaczy fajnie, jest to takie trochę dosadne, mocne. Zdanie specjalizacji to jest dostanie papieru license to kill, tak? Tak to jest porównywane, oczywiście tak trochę humorystycznie, niemniej jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, będąc rezydentem, czy będąc specjalizantem, czyli osobą, która jest w trakcie specjalizacji, na różny sposób można tą specjalizację odbywać. Niemniej jednak zawsze mam tą osobę nad sobą, tak? Czyli osobę, która ostatecznie podejmuje decyzję i zawsze, jeżeli jestem przy operacji, czuwa, tak? Instruuje, trąci tą rękę nie tak, trochę inaczej, tak? Bo my się tego wszystkiego musimy nauczyć. To nie jest tak, że operację wykonał rezydent i się nie udała, tak? Bo zawsze jest ten specjalista, który jest obok mnie, który czuwa, który mnie uczy i który, że tak powiem, zawsze tym, że tak powiem, dobrym bądź krytycznym słowem jest w stanie, że tak powiem, wyprowadzić wszystko tak, jak być powinno. Mówiłeś o SOR-ze. Ja gadałem tu naszym wspólnym już kolegą Sebastianem Żabierkiem, którego serdecznie tak pozdrawiamy oczywiście. Tak jest, natomiast wszystkie wytyczne międzynarodowe mówią o tym, żeby skręconych kolan i kostek nie wkładać w gips. Dlaczego na to, że dalej spotykamy jakby tego typu zabieg? Często jest tak, oczywiście musimy wziąć pod uwagę rozległość urazu. Nie każde skręcone kolano jest równe skręconemu kolanu, tak? Więc zawsze, i to zawsze podkreślam na wszystkich kursach czy wystąpieniach, czy studentom, czy młodszym kolegom, że zawsze do każdego pacjenta zawsze trzeba podejść indywidualnie. Tak? Każdy pacjent powinien mieć dobrane leczenie indywidualne. I teraz wracając do twojego pytania. W sytuacji, kiedy mamy niestabilne kolano po urazie skrętnym, mamy duży obrzęk, często niestety pracujemy w szpitalu publicznym, gdzie doraźnie na SOR-ze nie mamy dostępnych zaopatrzeń typu orteza, tak? Nie mamy. Oczywiście mamy narzędzie wystawienia wniosku elektronicznego, gdzie wszystko fajnie można ogarnąć, niemniej jednak nie mamy tego pod ręką. A puszczenie pacjenta z po punkcji najczęściej kolana
jeżeli jest krwiak w kolanie, tak? Z niestabilnym kolanem w opasce elastycznej, czyli po prostu w bandażu, jest troszeczkę niezbyt opcją, tak samo, niezbyt dobrą opcją, tak samo my nie mamy możliwości, nie wiem, wypożyczenia pacjentowi kul. No nie rozmawiamy o ostrym dyżurze, gdzie do 15 jeszcze coś może się uda załatwić, ale po 15 tak naprawdę to jesteśmy zdani na siebie, więc często jednak ta łuska gipsowa jest zakładana, tak zwana longeta tutorowa, często jest zakładana po to, głównie po to, żeby to było działanie zabezpieczające plus działanie przeciwbólowe. I my przynajmniej u nas na SOR-ze robimy tak, że wyznaczamy takim pacjentom wczesną kontrolę w poradni urazowo-ortopedycznej, gdzie najczęściej to unieruchomienie, tak jak wspomniałeś, gipsowe czy to sztywne, jest zamieniane po prostu na ortezę. Tak, oczywiście w zależności od tego, jaki uraz, taka orteza dobierana do pacjenta. Także to jest kwestia, najczęściej to jest kwestia jednak gdzieś braków, tak, które my mamy w dostępności do ortez. Niemniej jednak, niestety często też się tak wiem, że asekurujemy bardzo, żyjąc w czasach, w jakich żyjemy, że po ginekologii gdzieś ta ortopedia jest bliska, jeżeli chodzi o, że tak powiem, sprawy sądowe, skargi. No jednak musimy też być bardzo zabezpieczeni, no bo w takich czasach przyszło nam żyć. Bo dobra, dlaczego staw biodrowy, coś się wykrzaczyło. Coś się nam wykrzeczyło, dobra. Dlaczego staw biodrowy stał się tym stawem, który pokochałeś najbardziej operować? Powiem tak, próbowałem też operacji artroskopowych. Znaczy na początku do końca trzeba się, może inaczej. Od samego początku, szkoląc się, mamy bardzo szeroki wachlarz problemów, z którymi musimy sobie radzić. I każdy z tych problemów może mieć wiele technik operacyjnych, wiele implantów, które można używać. I gdzieś na którymś etapie, ja uważam, że im szybciej, tym lepiej, musimy się zdecydować jednak na pewną jakąś działkę, tak mówiąc brutalnie, czyli załóżmy kończynę górną czy kończynę dolną, gdzieś jeszcze tam się trochę zawęzić. Z tego względu, że jest tak dużo procedur w zależności od stawu, od kości, tak, że mówiąc prosto, nie jestem w stanie ogarnąć wszystkiego, żeby być na poziomie level expert, do czego powinien lekarz każdy dążyć, tak, żeby być w swoim, że tak powiem, w swojej działce przynajmniej dobrym, jak nie najlepszym, tak, mi dobry nie wystarcza. Zawsze staram się być po prostu gdzieś wyżej niż ta średnia, z tego względu, że rozmawiamy o pacjencie, tak, to nie jest wymiana, ja to zawsze powtarzam pacjentowi, to nie jest wymiana gaźnika na zamiennik, tylko trzeba to zrobić raz, a dobrze. Tak jest. A dlaczego staw biodrowy? Ogólnie kończyna dolna zawsze była, że tak powiem, moim targetem, tak? Czyli gdzieś strasznie mi się to podobało i w tym kierunku zawsze, już w sumie od samego początku dążyłem do tego kierunku. Jeżeli chodzi o protezy, tak trochę bardzo bym powiedział, przypadkowo można powiedzieć, że ten temat został mi, że tak powiem, podrzucony i to też podrzucony. Do tej pory nie wiem, czy było to świadome podrzucenie, czy było to mniej świadome podrzucenie. Niemniej jednak strasznie mnie to zainteresowało. Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego i w tym kierunku tak naprawdę myślę, że od samego początku równolegle do urazówki, tak, kończyny dolnej, od samego początku dążyłem i to rozwijałem i dalej rozwijam, tak, bo nie możemy stanąć w miejscu, żaden lekarz, a tym bardziej zabiegowy chirurg nie może stanąć w miejscu, musimy cały czas się rozwijać, cały czas czytać i się doskonalić. Co dla ciebie jest taką, nazwijmy to, albo jak ty to do tego podchodzisz, kwalifikacją do zabiegu operacyjnego? Zamknijmy się tylko wyłącznie na razie w biodrze. Co twój pacjent musi spełniać, żebyś ty powiedział, ok, jedynym wyjściem tutaj jest operacja? Punkt pierwszy. Nie jestem lekarzem, który leczy wyniki badań. Ja leczę pacjenta. Tak? To jest podstawa.
ponieważ bardzo często pacjenci, którzy są leczeni czy diagnozowani nawet przez samych lekarzy rodzinnych, gdzie prezentują jakieś objawy z okolicy stawu biodrowego, wykonywana jest podstawowa diagnostyka dodatkowa jak rentgen, tak? I na tym rentgenie radiolog opisuje zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych i HYC, skierowanie na oddział ortopedii do endoprotezy czy też do ortopedy i taki pacjent trafia na przykład do mnie. Przede wszystkim podstawowym kryterium kwalifikacji pacjenta są dolegliwości bólowe i ograniczenie zakresu ruchu, co daje tak naprawdę zmniejszenie tak jakby komfortu życia, tak można powiedzieć, i to jest bardzo ważne. I przede wszystkim oczywiście badanie kliniczne pacjenta plus dodatkowe badanie, jakim jest po prostu podstawowy rentgen obu stawów biodrowych, daje mi już, tak powiem, pewne przekonanie, duże nawet przekonanie, czy ten pacjent już wymaga, czy ten pacjent może poczekać, czy ten pacjent wymaga, nie wiem, jeszcze może jakiejś innej operacji ratującej staw biodrowy, czy niestety kwalifikuje się już do ostatecznego rozwiązania, czyli do endoprotezoplastyki stawu. Dla ciebie, okej. Masz pacjenta, wolałbyś, żeby ten pacjent przeszedł całą drogę rehabilitacji, czy dla ciebie to wpływa jakoś na poziom tego, co się operuje albo jak się operuje? Czy jakby jestem zdania tego, że pacjent przygotowany do operacji, tak, czyli inaczej. Oczywiście przygotowanie pacjenta ma kluczową rolę w przebiegu całego procesu leczenia. Niemniej jednak to, co jest ważne, to operacja już taka ostateczna, czyli endoprotezoplastyka stawu biodrowego, jak sama nazwa wskazuje, ostateczna, ale proszę pamiętać, że żadna endoproteza nie jest ostateczna, to jest też ważne. Powinien oczywiście w zależności od poziomu swoich dolegliwości też oprócz leczenia przeciwzapalno-przeciwbólowego odbyć rehabilitację. Dlaczego? Ano dlatego, że im dłużej pacjent jest w stanie utrzymać swój własny staw biodrowy, tym lepiej, tak? Ja to zawsze tłumaczę pacjentom w ten sposób, że wymaga pacjent rehabilitacji, tak? Omawiam mniej więcej, jak to ma wyglądać, jakie leki. I z reguły mówię to w ten sposób, że to, co jest ważne, to jest ważne ten okres po. Punkt pierwszy, czy ta rehabilitacja dała jakiekolwiek efekty zmniejszenia bądź zlikwidowania dolegliwości bólowych, a drugie pytanie to na jak długo? Jeżeli jest to okres mniej więcej około 2-3 miesięcy, to warto od razu po, tak powiem, pogorszeniu się dolegliwości prezentowanych przez pacjenta powtórzyć taką rehabilitację. I w sytuacji, kiedy ten okres pomiędzy rehabilitacjami się skraca, tej poprawy, tak, bądź zupełnie nie ma poprawy, to jest ten najwłaściwszy moment do wykonania operacji. Każda choroba zwyrodnieniowa przebiega jak sinusoida, tak, z sytuacjami, gdzie jest lepiej, jest gorzej, jest lepiej, aż dochodzimy do sytuacji, gdzie dochodzimy do równi pochyłej, tak, czyli już jest tylko źle. I warto, wiadomo, to nie jest takie proste w naszych warunkach polskich, żeby wyłapać tego pacjenta na tej górce, gdzie już zaczyna się ta równia pochyła. Tak? Wtedy jak najbardziej ten moment operacji jest chyba najbardziej korzystny dla pacjenta. Często masz tak zwanych pacjentów przeciągniętych. Czy to rehabilitacją, czy po prostu już za późno trafiają i operacja jest trudniej wykonywalna, czy trzeba więcej rozwiercać i jakby czas operacji jest dłuższy? To jest częsta sytuacja, czy jednak ludzie trafiają w dobrym momencie? Często. Znaczy, powiem, to jest wielowątkowe pytanie. Postaram się tak w miarę zwięźle na każdy wątek tego pytania odpowiedzieć. Mianowicie, przechodząc w lewo za ocean, to rzadko jest tak, że chirurg ortopeda widzi takie duże zmiany w stawie biodrowym, jak my widzimy na przykład w Polsce czy w Europie. Dlaczego? Tam jest troszeczkę inne podejście do pacjenta, mianowicie tam z reguły pacjenci się badają. U nas niestety, nasze społeczeństwo jest niestety zaniedbane dosyć, jeżeli chodzi o
leczenie się, tak, czy diagnozowanie problemów. Oczywiście nie będę wchodził dlaczego, kolejki i tak dalej, okej. Niemniej jednak na przykład w Stanach Zjednoczonych taki pacjent, który ma zmiany zwyrodnieniowe na wczesnym etapie, on już jest kwalifikowany do operacji. Tak? Oczywiście ma to swój plus i minus, bo tak jak wspomniałem, żadna endoproteza nie jest wieczna. Często trzeba robić reoperacje. A u nas de facto o operacji ostatecznie to decyduje pacjent. Tak? To podejście jest niezłym podejściem, ale w sytuacji dostępności procedury, czyli kolejek, inaczej mówiąc kolejek na operację, to jest to takie, bym powiedział, prawie. I to jest ten problem. Jeżeli chodzi o zaniedbanie, tak, czyli te zmiany, oczywiście im bardziej zaawansowane zmiany radiologiczne, im bardziej ten staw jest zamurowany, czyli ten zakres ruchu jest gorszy. Pojawiają się też pacjenci co jakiś czas z przykurczem w stawie biodrowym, tak, gdzie no, trzeba ten przykurcz uwolnić, a to już jest wielotkankowy, najczęściej wielotkankowe uwolnienie śródoperacyjne dodatkowo. Także jest tych problemów sporo. Czy trzeba wiercić, czy trzeba używać implantów rewizyjnych w operacji pierwotnej? Nie tak rzadko się to zdarza, że jednak trzeba się bardziej pochylić. Te operacje trwają odpowiednio dłużej. Niemniej jednak, tak jak mówię, to jest istotne, żeby pacjent tak naprawdę był dobrze przygotowany do tej operacji, wiedział, do jakiej operacji przychodzi, a nie tylko, a bo ja na taki zabieg wymiany biodra, tak? To się też zdarza, chociaż staram się, że tak powiem, z tym bardzo walczyć, że moi pacjenci wiedzą, w jakim celu przychodzą do szpitala, tak? Po co i jaki to ma cel, tak? Może to jakby mój błąd poznawczy mojego świata, czy rzeczywiście jest dużo mniej operacji bioder niż kolan dzisiaj? Znaczy powiem tak, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego jest, wydaje mi się, trochę częstszą przyczyną i częściej występuje niż operacja stawu biodrowego, chociaż na przełomie około dekady, dwóch dekad zbliżamy się gdzieś bardzo, bardzo do siebie. Też musimy pamiętać, że bardzo często pierwszym problemem w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych są bóle kolan. Mhm. Tak, i często niestety idzie diagnostyka bólów kolan, a nie myślimy o biodrach, tak? A problem wcale nie jest w kolanie, tylko w biodrze ze względu na taki nerw zasłonowy, który drażniony w okolicy panewki stawu biodrowego daje objawy okolicy kolana, szczególnie tej przyśrodkowej czy wewnętrznej powierzchni kolana, wewnętrznej powierzchni uda. Dobrze, mamy tę operację biodra. Jakie mamy możliwości? Co my możemy zrobić? Możemy wymienić samą głowę. Możemy wymienić to... samą panewkę. Co jest częstsze i dlaczego się tak to robi? Jakby na epizody, czy od razu walimy, powiedzmy, walić całość? Powiem tak, nie porównam tego do protezy kolana, gdzie można zrobić albo całkowitą, albo jednoprzedziałową i tak dalej, i tak dalej. To, co jest ważne, jeżeli rozmawiamy stricte o chorobie zwyrodnieniowej, Co masz jeszcze w biodrze? Będziesz miał jeszcze obrączkę? Złamanie szyjki kości udowej i szczególnie... Złamanie podstawowe, albo uraz wysokoenergetyczny wypadkowy. Wystarczy, znaczy tak, u osób starszych to jest uraz niskoenergetyczny, upadek z wysokości własnej. Głównie u osób młodych są to wypadki komunikacyjne, jakieś urazy, upadki z wysokości, gdzie ta jakość kości jest dobra, ale uraz... porządny i wtedy no, mogą być różne sytuacje. Tak? W okolicy biodra złamań może być wiele. Podstawowe złamania szyjki kości udowej, złamania głowy kości udowej, najczęściej, które towarzyszą zwichnięciom stawu biodrowego, a to musi być bardzo duża siła, żeby zwichnąć staw biodrowy, szczególnie ja osób. Dobrze słyszałem, że 2 tony potrzebuje jakby jakiegoś... Nie powiem ci, jaka to musi być siła, ale ta siła naprawdę musi być wielka, żeby zwichnąć staw biodrowy. Oczywiście staw biodrowy jest drugi co do wielkości po stawie kolanowym, jeżeli chodzi o ciało człowieka. Niemniej jednak bardzo duża siła, ponieważ ten staw jest bardzo stabilny. Ten staw pierwotny, którego my jeszcze nie dotknęliśmy, czyli z którym się urodziliśmy, z reguły jest bardzo stabilnym stawem.
Pomijam oczywiście choroby wieku dziecięcego, o których pewnie będziesz chciał, które pewnie będziesz może, chciał. Może dojdziemy, może się wyrobimy. Może się wyrobimy. W każdym razie kwestia jest tego typu, że albo w przypadku urazów i osób starszych raczej robimy protezy połowicze, gdzie ta aktywność tych pacjentów jest dużo mniejsza, czyli połowicze endoprotezy, to znaczy nie wymieniamy nic z panewką. Panewka zostaje pacjenta. Jeżeli nie ma tam zmian zwyrodnieniowych, aktywność pacjenta przed urazem była niska, to jak najbardziej taka proteza połowicza jest, że tak powiem, dobrym rozwiązaniem dla tych pacjentów. Jeżeli chodzi o pacjentów młodszych z chorobą zwyrodnieniową, oczywiście początkowo były takie zachwyty a propos kapoplastyki, tak? Czyli taki, powiedział, oszczędzenia bliższego końca kości udowej, gdzie nie implantujemy czpienia endoprotezy, tak? Tylko implantujemy tak jak protezę głowy z panewką. Problem tych pierwszych endoprotez był taki, że artykulacja, czyli te powierzchnie, które ze sobą się ścierają, czyli ta wewnętrzna powierzchnia panewki i głowa, były metalowe. Czyli mieliśmy artykulację metal-metal i po jakimś czasie powstała nowa choroba, tak, gdzie drobiny metalu uwalniały się w tkanki miękkie, powodując ich miejscowy stan zapalny, przerost, takie bardzo ciemne zabarwienie, co dalej dawało dolegliwości bólowe dla tych pacjentów. I te wszystkie endoprotezy, albo ich znaczna większość, zostały rewidowane, czyli wykonywano operacje rewizyjne usunięcia tych endoprotez, tych zmian zapalnych i wszczepienia całkowitej endoprotezy. Także najczęściej jednak w tych czasach wykonujemy, jeżeli chodzi o już o operację stawu, taką, że trzeba ten staw wymienić, to jest całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego. To jest najczęstsza operacja w tych czasach. Bo mamy oczywiście jeszcze możliwości takie, że ten staw da radę uratować, albo przynajmniej da radę troszeczkę odwlec od endoprotezoplastyki ten staw. I to są operacje najczęściej artroskopowe, czy też na otwarto. Najczęściej są to uszkodzenia obrąbka stawowego, gdzie można go przyszyć, tak, do brzegu panewki, mówiąc najprościej, albo konflikt panewkowo-udowy, gdzie tam kształt bliższego końca kości udowej, szyjki, połączenia szyjki z głową trzeba, że tak powiem, doprowadzić do jak najbliżej, jak najbardziej zbliżonego do fizjologicznego kształtu, żeby nie uszkadzał obrąbka, nie dawał dolegliwości bólowej. Dobra, powiedziałeś dużo o tym, co może się dziać, że uszkodzić. Podejdźmy do samej jakby opcji już, samej endoplastyki. Mamy kilka wersji też dojścia. Przód, bok, tył, podejrzewam. Myślę, że tyle znam, ile i tyle. Jeszcze raz? W uproszczonej opcji jak najbardziej tak, ponieważ tych dostępów jest naprawdę wiele, jak tylny, tylnoboczny, boczny, przednioboczny i przedni, i oczywiście są modyfikacje każdego z nich, także czym chata bogata, jest ich wiele. To jest tak, że ortopeda, który operator jakby wybiera sobie z powodu tego, co lubi. Czy są jakieś wskazania do tego, żeby danego pacjenta zrobić to właśnie dojście? Jeżeli chodzi o dostępy, to piśmiennictwo naukowe, podręczniki takie, tak powiem, światowej klasy do endoprotezoplastyki, do chorób stawu biodrowego, tak samo jak i artykuły naukowe, mówią jedno. Chirurg, który jest doświadczony w danym dostępie, nie powinien najczęściej szukać guza, szukając innego dostępu. Oczywiście dostęp warunkują zmianę u tego pacjenta, czyli patologia tego stawu biodrowego, bo o nim rozmawiamy. I w zależności od tego, co tam trzeba zrobić, no to mamy możliwość różnych dostępów, o których wspomniałem. Można je rozszerzać, czy dogłowowo, czy w stronę dystalną, tak, czyli w stronę kolana, w zależności od tego, co musimy zrobić, jaką rekonstrukcję wykonać. Niemniej jednak najważniejsze de facto jest to, żeby ten chirurg był zaznajomiony, wyoperowany w danym dostępie, i to jest de facto najważniejsze, ponieważ procent powikłań jest wtedy zbliżony do, że tak powiem, średniej światowej, a najczęstszym powikłaniem po endoprotezoplastyce jest zwichnięcie endoprotezy. Więc jeżeli ja operuję z dostępu
przedniobocznego czy bocznego i mam praktycznie 0% zwichnięć przy operacjach pierwotnych, no to znaczy, że jest dobrze, tak? I kwalifikując pacjenta, rozmawiamy oczywiście na temat dostępu operacyjnego. Często pacjenci wchodzą, czy ja mogę z tego małoinwazyjnego, tak? Każdy z tych dostępów może być małoinwazyjny. To jest kwestia oczywiście cięcia skórnego. Z reguły zaczyna się, ucząc się danego dostępu, zaczyna się od większego, szerszego dostępu, żeby jednak wszystko widzieć. Później ten dostęp gdzieś tam zaczyna się skracać. No i tak naprawdę de facto MIF u pacjenta takiego nieotyłego, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że u takich większych pacjentów ten dostęp sam z siebie musi być po prostu większy, żeby wszystko uwidocznić, ale u takiego przeciętnego pacjenta to taki dostęp dla mnie to jest 10-12 cm wystarczająco cięcia na skórze, żeby tą endoprotezoplastykę wykonać w sposób taki, jaki powinna być wykonana. Którym dostępem najbardziej się zajmujesz? Boczny, przednioboczny i teraz powiem szczerze, już od około 2 lat szkolę się, jeżeli chodzi o dostęp przedni, czyli ten taki najbardziej modny, można powiedzieć. On jest dobrym dostępem, ponieważ jest dostępem międzymięśniowym. A pozostałe dostępy podczas dojścia do stawu biodrowego trzeba pewne struktury częściowo bądź całkowicie odciąć, a później oczywiście kończąc operację trzeba je zrekonstruować. Z tego wynika wczesne uruchomienie pacjenta i wczesne dolegliwości bólowe. Oczywiście musimy mieć tą świadomość, że każdy pacjent jest inny. Pomimo tego, że składamy się z tego samego, próg bólu, tak, uwarunkowania psychiczne, tak, podejście do życia, czy ktoś jest walczakiem, czy ktoś jest bardziej osobą pasywną, to naprawdę ma wszystko znaczenie na późniejsze efekty i, że tak powiem, postęp rehabilitacji, czyli postęp tego dochodzenia do pewnej sprawności praktycznie. Także to już kończę, ostatnie zdanie. Także to jest kluczowe dla przebiegu całej operacji, czyli znajomość dostępu, a z mojej strony ten dostęp boczny chyba jest najbardziej, że tak powiem, dostępem sprawdzonym. Jakie niespodzianki, jakie trudności czekają na tych twoich dostępach? Jakby co się może nie udać w takiej operacji? Gdzieś w mojej głowie najczęściej zahaczenie o nerw. Znaczy powiem tak, w przypadku mojego dostępu, którego może być, wszystko jest najlepiej, wiem, ale nie, absolutnie. Słuchaj, to nie jest tak, że mój dostęp jest najlepszy, chociaż wiele osób mówi, że mój jest najlepszy, twój nie, a tamten mówi nie, odwrotnie. Słuchajcie, to co mówię, to co chcę, żeby zostało. Doświadczenie operatora jest najważniejsze. To nie jest kwestia dostępu, bo prawda jest taka, że oczywiście ten pierwszy okres, na przykład przy tym dostępie przednim, tak, DAA, Direct Anterior Approach, jest najszybsza. Niemniej jednak po pół roku prace naukowe pokazują, że praktycznie nie ma różnic, jeżeli chodzi o funkcjonalność i, że tak powiem, sprawność pacjentów po wszystkich dostępach. Także to nie jest zagadnienie. To kto, jakie tam są te... Jakie zagrożenia już? Zagrożenia. Wchodzisz przed ten przód, tym DA i coś może być... Tak, wchodząc od boku, przecinając skórę od boku, tak jakby na wysokości kości udowej, mamy tkankę podskórną. Dochodzimy do powięzi szerokiej, którą musimy w linii cięcia wzdłuż kości udowej przeciąć, żeby dojść tak jakby i zobaczyć kretaż większy, tak? Bo to jest nasz landmark, czyli to jest ten punkt, gdzie go widzimy. I tak naprawdę mamy przyczep dalszy mięśnia pośladkowego średniego i widać przyczep głowy bocznej mięśnia czworogłowego. Na tym etapie de facto no to zawsze każde przecięcie jakichś tkanek jest to pewien rodzaj mniejszego krwawienia, które po prostu te naczynka się koaguluje, czyli po prostu przypala, tak? Za pomocą energii się po prostu obkurcza, żeby nie krwawiły, ale to jest przy każdym dostępie. To nie jest w ogóle przy każdej operacji, jaką byście sobie wymarzyli z przecięciem skóry, no to zawsze tam gdzieś do tego dochodzi. Dalej ja odcinam 1/3 dalszą tego przyczepu, żeby uwidoczniła mi się torba stawowa od przodu stawu biodrowego. I teraz to, co jest ważne w moim przypadku, to jest założenie podważki od przodu panewki za miednicę.
Tak, i to jest ten najbardziej newralgiczny moment przyszczypania nerwu udowego. Odpukać nie zdarzyło mi się to, ponieważ najważniejsze w tym założeniu tej podważki jest to, żeby pomiędzy kością czy też torebką stawową nie było mięśnia, tak, który tam, że tak powiem, widać w dnie, bo jeżeli założymy za ten mięsień, to jest jednak duża szansa, że tam ten nerw się przyszczypie. Oczywiście, czy przyciśnie. To nie jest tak, że ten nerw można tam przeciąć. Oczywiście, no nie stosujemy podważek z ostrą końcówką jak nóż, tylko one są tępe, tak? Także tu raczej chodzi w grę jakieś zgniecenie nerwu, tak? Przyciśnięcie tego nerwu. A tak jak mówię, nie zdarzyło mi się tfu-tfu i mam nadzieję, że mi się nie zdarzy. Zawsze staram się tego bardzo pilnować. Tak samo pilnuję swoich młodszych kolegów, których staram się uczyć, jeżeli chodzi o endoprotezoplastykę, o dostępy, żeby na to bardzo zwracali uwagę. Przy innych dostępach, oczywiście przy tych dostępach tylnych, tam nerw kulszowy jest, że tak powiem, narażony, dlatego tam zawsze, znaczy w większości przypadków my go widzimy, można go odsunąć. Przy dostępie przednim tak samo nerw udowy, nerw skórny, uda boczny, przy tych bocznych, przedniobocznych i przednich dostępach można gdzieś tam uszkodzić. Z tego względu, że on jest bardzo zmienny anatomicznie. Tak? My mniej więcej wiemy, jak on przebiega. Jest dosyć cienkim nerwem i często niestety można go po prostu przeciąć, nie widząc. Czy samo jakby później już cięcie kości jest niebezpieczne, albo tam jest dużo, dużo ryzyka, czy to już jest jakby easy game? Bo to się wydaje najbardziej takie spektakularne. Jakby. Powiem tak, od samego początku zawsze, znaczy, zauważycie, że ja mówię zawsze. W medycynie ogólnie nie ma zawsze, nigdy, na pewno, tak? W rozmowie z pacjentem strasznie gryzę się w język, tak? Ale chodzi mi o to, że kości de facto, kość udowa, opracowanie jednak jest łatwiejszym elementem. Trudniejszym elementem jest jednak panewka, tak? Ponieważ tam jak coś nie pójdzie po naszej myśli, bądź jakość kości, bądź zmiany zwyrodniowe są tak zaawansowane, no to możemy tutaj wpaść do małej miednicy. Słucham? Możemy wpaść do miednicy. Oczywiście możemy wpaść do miednicy, bo mamy takie schorzenia jak coxa profunda, czy biodro, że tak powiem, gdzie ten staw protruzyjny, gdzie ten staw tak jakby migruje do miednicy i tam wiercenie w dnie wcale nie jest, że tak powiem, dobrą opcją. Tak samo płytkie panewki, gdzie jest mało dna, to też są takie, że tak powiem, troszeczkę więcej wyzwań dla chirurga. W każdym razie samo przecięcie czy osteotomia to wynika też z planowania przedoperacyjnego, tak? Czyli idąc do operacji, ja te rentgeny analizuję, przymiarowuję wstępnie endoprotezy. Robiło się to przez jakiś czas dłuższy, na zasadzie zdjęcie rentgenowskie 1:1 na szybę czy tam na negatoskop i takie specjalne folie dostarczane przez producentów endoprotez, gdzie na tych przezroczystych foliach są naniesione rozmiary endoprotez i sobie po prostu nakładamy jedno na drugie, mierząc i widząc, ile kości udowek, ile szyjki, na jakiej wysokości trzeba odciąć, żeby usunąć tą część z głową kości udowej, ile głębiej panewkę i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko wynika z planowania, ale niebezpieczeństwo jest taki, że jednak jeżeli chodzi o kość udową, my ją przecinamy piłą oscylacyjną, tak? Czyli ta piła, która tak naprawdę bardzo szybko drga w jednej płaszczyźnie. I oczywiście w zależności od dostępu, czy tylny, czy przedni, jeżeli ta piła gdzieś tam pójdzie za głęboko, no to jednak tam można coś uszkodzić. Tfu-tfu, trzeba bardzo być delikatny i od razu opowiem, co to znaczy delikatnie po ortopedycznemu. Nie stały siły. Nie stały siły. Nie stały siły. W każdym razie, jeżeli chodzi o panewkę, mamy tak zwane frezy panewkowe, czyli to są takie, tak jak można sobie wyobrazić, kulę przeciętą na pół i na tej powierzchni wypukłej mamy coś takiego jak tarka do sera. Tak? To jest tak freza, która ma zdjąć warstwę pozostałą chrząstki, panewki, jeszcze ewentualnie troszeczkę kości, aby uzyskać dobre loże pod implantację panewki.
dlaczego ludzie, którzy są gdzieś po operacjach kolan, trafiają i mają jakby mega długi proces rehabilitacji. Wszystkie badania 9-12 miesięcy po ACL-u i krócej ciężko, bo wracają. Dlaczego tak dużo tych osób jednak, moim zdaniem, nie widać gdzieś na procesie rehabilitacji z biodrem? Tam jest mniej potrzebne? Oni sami się goją? Czy jest tak dużo mięśni, że zresztą poradzą i jakoś funkcjonują? Czy są tak starzy, że oni już tego biodra nie muszą tak mocno jakby wykorzystywać, jak ci młodzi z kolanem? Wbrew temu, co powiedziałeś a propos ludzi starszych, tak? Najczęściej jednak ten staw biodrowy wymienia się gdzieś w przedziale 60-70. To są jeszcze osoby bardzo aktywne. I teraz tak. No wiesz, basket nie będą grali. No myślę, że nie, chociaż zdarzają się i tacy, co będą. No znamy, nie? Myślę, że zaraz już przewiduję twoje następne pytanie, niemniej jednak odpowiem na to obecne. Kwestia jest tego typu, że rehabilitacja, tak jak w ogóle każdy zabieg operacyjny, to jest nieodzowna tak jakby całość, tak? Czyli zabieg chirurgiczny i rehabilitacja. Jeżeli chodzi o staw biodrowy, to naprawdę tych ćwiczeń jest stosunkowo niewiele w stosunku do na przykład stawu kolanowego. Mhm. Są to ćwiczenia stosunkowo proste. Szczególnie też ważne jest to, że teraz praktycznie 90, jak nie więcej, procent chirurgów, jak i endoprotez, które są stosowane, może być praktycznie całkowicie obciążana od razu po operacji. Kiedyś się mówiło, że proteza bezcementowa, w zależności od tego, czyli mocowana bezcementowo na wcisk do wewnętrznego, że tak na powiem, dobry młotek, na pełną parą. Tak, obrysu kości, delikatnie, portopedycznemu. Niemniej jednak, kiedyś się mówiło, że w zależności od tego, czym ta proteza jest pokryta, mówię głównie o czpieniu endoprotezy, no to ten czas odciążania, czy tam częściowego obciążania jest jaki jest, tak? Czyli na przykład hydroksyapaty, czyli to, co jest też budulcem kości, taka substancja, to obciążanie praktycznie po 2 tygodniach dochodzi do biointegracji z tego względu, że to się już zaczyna zrastać z kością. Inne napylenia różnych tam plazma por, na przykład jakieś gęstości takich drobin różnych, no to dłużej, tam 4-6 tygodni. Teraz de facto tak nauczyliśmy się wszyscy już od przynajmniej 20 lat, 15 na pewno, tak dobrze osadzać te elementy, że my je osadzamy na takie dopasowanie i tak są dobierane, że ta endoproteza praktycznie od razu bezcementowa, może być obciążana. Ja praktycznie wszystkim pierwotnym endoprotezą, czyli pierwotnym pierwszorazowo operowanym pacjentom, pozwalam praktycznie na obciążanie pełne od razu po operacji. Także rehabilitacja ma kluczowe znaczenie i to dochodzenie do sprawności de facto zależy, oczywiście w pierwszej kolejności też ten dostęp przedni, no to jednak ewidentnie zauważalne, że jest szybsza rehabilitacja. Niemniej jednak te wszystkie ćwiczenia można wykonywać w domu. Wcale do tych ćwiczeń nie potrzeba jakichś specjalistycznych sprzętów. I z reguły jest tak, że pacjent jest nauczony wykonywania tych ćwiczeń w trakcie pobytu już po operacji. I de facto w naszych realiach, żeby pacjent trafił na rehabilitację, na NFZ, nawet na CITO, czyli pilne, no to trwa najczęściej to kilka miesięcy, a de facto ja kończę 90% paru procentom pacjentów leczenie po 12 tygodniach, czyli po 3 miesiącach. Także gro tych pacjentów nie zdąży rozpocząć rehabilitacji, a ja im kończę leczenie, bo te wyniki są dobre. Oni przychodzą, chodzą bez kul praktycznie w większości, tak? Bez obciążenia, znaczy w sensie z pełnym obciążeniem, bez utykania. Oczywiście wszystko ma znaczenie to, co się działo przed operacją, jakość chodu, tak, jakość dolegliwości, ale to, co jest najważniejsze, te dwa
atuty, dla których robimy tę operację, czyli zmniejszenie bądź zlikwidowanie dolegliwości bólowych i poprawa komfortu życia są najważniejsze tak naprawdę. Także dlatego może tych pacjentów jest mniej na rehabilitacji niż tych pacjentów po kolanach, też dlatego, że od razu obciążają, są w stanie samodzielnie przy sobie robić podstawowe rzeczy, a wręcz nawet po tygodniu, dwóch wychodzić z domu, więc ruch, po prostu dla nich ruch, zwykły ten ruch codzienny jest najlepszą rehabilitacją. Dobra, to teraz to pytanie, które może się spodziewasz, czyli czy po jakiejś endoprotezie, załóżmy gdybym ja dzisiaj miał i bym się super wyrehabilitował, mógłbym jeszcze zagrać w basketik? Powiem tak, jeżeli chodzi o książki, bo to jest taki temat dosyć grząski, Jeżeli chodzi o książki, to wszędzie napiszą żadnych sportów kontaktowych, drużynowych, tak? Sport szachy najlepszy oczywiście, ale to nie o to chodzi. A z kolei zawsze w kuluarach, jak udawało mi się porozmawiać z tymi największymi twarzami endoprotezoplastyki z wielu zakątków świata, z największych, najlepszych klinik, o których można sobie posłuchać, to oni mówią, że w większości ja pozwalam pacjentowi po endoprotezie kolana czy biodra na wszystko. Chce jeździć na nartach? Niech jeździ na nartach. Chce uprawiać kickboxing? Proszę bardzo, niech uprawia kickboxing. Ale z drugiej strony ten pacjent jest poinformowany, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, typu niestety złamanie okołoprotezowe, obluzowanie, operacje rewizyjne są dużo gorsze i, że tak powiem, później trudniej dojść do tego momentu, do tego punktu sprawności, który byłby na przykład po pierwszej operacji. Także to nie jest tak, że to są ograniczenia. Ja bym to pytanie troszeczkę odwrócił, już tak bardzo szybko. Tak, ja odwrócę to pytanie, bo z tym się spotykam najczęściej. Nawet nie tyle, czy ja będę mógł, nie wiem, uprawiać kickboxing, czy się wspinać, tylko ja chcę to i to, czyli oczekiwania pacjenta są tu, a moje możliwości są tu, możliwości chirurgiczne. W sytuacji, kiedy podczas rozmowy, wytłumaczenia całej procedury, tego wszystkiego, co będzie miałoby być wykonane i co będzie po i tak dalej, my nie jesteśmy w stanie się zbliżyć, tylko dalej jesteśmy albo jeszcze bardziej, to powiem tak, to jest groźny pacjent, tak? Na takiego pacjenta trzeba bardzo uważać i ja niestety najczęściej mówię tak, że przepraszam, ja nie jestem w stanie sprostać pani, pana oczekiwaniom, jeżeli znajdzie pani chirurga, który to będzie w stanie sprostać, to proszę się u niego operować. Ja wiem, że nie jestem w stanie sprostać, bo jestem realistą, ja wiem jak to jest, tak? Jednak tych endoprotez już ładnych kilkaset na pewno, tak? No, dobra. Mam jeszcze takie jedno ciekawe pytanie, które zawsze mnie nurtuje. Powiedziałeś, że wiesz, że endoprotez obciążasz po jakby w pierwszej dobie, nazwijmy to, czy następnego dnia ludzie normalnie chodzą. Według wzorca chodu w fazie pełnego obciążenia kończyny jest przywiedzenie tej kończyny. Dlaczego we wszystkich książkach jest zakaz przywiedzenia jakby robienia? Powiem tak, może nie we wszystkich, ale w tych starszych, to się zgadza. To się trochę zmienia, czy może inaczej. Pamiętaj, że wszystko, cała rehabilitacja i to, co może, a czego nie może pacjent, przede wszystkim uwarunkowane jest dostępem operacyjnym. Tak? Czyli chodziło o to, że jakby no jak robię duże przywiedzenie, to robi się dźwignia i to może wystrzelić. Powiem inaczej. To jest tak, że są sytuacje, kiedy dźwignia robić się może na różny sposób, tak? Na różne sposoby. Najczęściej przy bardzo dużym przywiedzeniu kończyny, szczególnie gdzie tak jakby mamy delikatne zgięcie, czyli tak jakby zakładanie nogi na nogę, bo pewnie o to też pytasz, zakazujemy pacjentowi zakładania nogi na nogę, tak, czyli tej operowanej na nogę zdrową. Powiem tak, ja jednym z moich testów przy każdej operacji jest test przywiedzenia i rotacji zewnętrznej. Dlaczego zewnętrznej? Dostęp robię od przodu, więc zawsze to, czego się boję, to zwichnięcia do przodu. Przy dostępach tylnych z kolei boimy się rotacji wewnętrznej, czyli zwichnięcia do tyłu stawu biodrowego. I powiem tak, ja nie skończę operacji, kiedy zarówno
bo operuje na plecach, tak? Nie operuje na boku pacjenta, operuje na plecach. I to jest też dobre, że mam tę możliwość tych testów. Tak samo mam dobrą możliwość sprawdzenia długości kończyn, czego tak de facto do końca nie ma przy ułożeniu na boku. Oczywiście to nie jest tak, że na plecach jest lepiej, na boku jest gorzej. To jest kwestia doświadczenia, tak jak powiedziałem. Ale chodzi mi o to, że ten test takiego mocnego przywiedzenia to jest jeszcze coś takiego jak impingement, tak? Impingement kostny, kiedy my mamy tak jakby tą dźwignię, że w przypadku dużego przywiedzenia kończyny operowanej ten bliższy koniec kości udowej zapiera się o miednicę, powodując tak jakby wyważanie się endoprotezy zestawu, bo ona się niczym nie łączy. Ona się, że tak powiem, trzyma na zasadzie balansu mięśniowego. Tak? Czyli ta kość udowa i panewka, ona niczym ze sobą nie są połączone. I takie rzeczy staramy się, że tak powiem, mamy śródoperacyjne możliwości, żeby tego uniknąć, żeby założyć endoprotezę, która ma większy offset, czyli tak jakby troszeczkę to udo tak jakby do boku oddalić, tak, żeby uniknąć tego konfliktu kostnego. Ale powiem tak, oczywiście ten pierwszy okres takich skrajnych ruchów staramy się nie wykonywać, jak przywiedzenie, to kładzenie nogi na nogę, ale powiem tak, te 6 tygodni jest takim super czasem, gdzie zarówno siadanie na toalecie już w miarę normalne, tak, bez podkładki, czy jazda samochodem. Niektórzy mówią 4 tygodnie, niektórzy mówią 2 tygodnie. Mówię, to jest kwestia pewnego doświadczenia, które nabywa chirurg cały czas. Te książki niestety w każdej chirurgii, czy w ortopedii, czy w innej chirurgii, to nie jest tak do końca wytyczne. To są pewne wskazówki, według których na początek musimy się, że tak powiem, obracać, a później w zależności od swojej techniki operacyjnej, swojego podejścia, swoich doświadczeń, tak? My to wszystko, że tak powiem, gdzieś analizujemy i dopracowujemy, żeby tak naprawdę dla tego pacjenta było jak najlepiej. Bardzo często do kolana podaje się kwas hialurowy. Zwyrodniowo, maziowo, ble, ble, ble. Dlaczego tak rzadko podaje się do biodrowego, czy w ogóle się nie podaje? Nawet jakby nie mam Powiem tak, ogólnie ja podaję rzadko w ogóle kwas. Czy do kolana, czy do biodra. Oczywiście ci pacjenci kolanowi rzadziej do mnie przychodzą, ponieważ moją domeną jest jednak ten staw biodrowy, więc najczęściej mam tych pacjentów związanych z jakimś schorzeniem stawu biodrowego. Niemniej jednak rzadko podaję. Kwas hialuronowy ma na zasadzie tak naprawdę poprawę smarowania. Niestety działa to tak, że im gęstszy, im, że tak powiem, bardziej lepki, tym lepszy. Niestety wiąże się to z ceną preparatu. Też musimy mieć tą świadomość, że wielokrotność iniekcji dostawowych, czyli podawania różnych preparatów dostawu, zwiększa pewne ryzyko infekcji. Tak samo odstęp pomiędzy ostatnią iniekcją a leczeniem operacyjnym powinien być konkretny. W zależności od kolana i od biodra ten okres trochę się różni, ale musi być, ponieważ to ryzyko infekcji okołoprotezowej czy w ogóle infekcji jakiejkolwiek jest dużo wyższy po wielokrotnych podaniach. Poza tym, jeżeli chodzi o biodro i o kolano, ważne jest tak naprawdę, żeby ten pacjent jednak wiedział o tym, że ten zastrzyk wcale nie do końca musi pomóc, tak? To jest coś, co nie daje gwarancji, że będzie lepiej, a jeżeli daje gwarancję jakąś, że się wychodzi, że jest lepiej, to nie wiemy na jak długo. Ogólnie w najnowszych wytycznych amerykańskiego Towarzystwa Ortopedów są takie, że de facto pomiędzy placebo a kwasami hialuronowymi nie ma obiektywnej różnicy, a wynika to z EBM-u, tak, czyli Evidence-Based Medicine, gdzie przejrzane są, mniej więcej co 2 lata ukazuje się taka pozycja, w tym też dotycząca rekonstrukcji stawu biodrowego i kolanowego. I ta najnowsza z zeszłego roku, końcówki zeszłego roku, mówi, że nie ma różnic, bo oni przeglądają tak naprawdę całą literaturę światową, wszystkie doniesienia naukowe, oczywiście też poziomy tych badań, tak, w sensie czy są to sponsorowane, czy niesponsorowane i tak dalej, i wyciągają pewne wnioski, opisując je w tych wytycznych. Więc powiem tak, jak pacjent chce i jest świadomy po rozmowie ze mną,
z czym to się je i czego można się spodziewać i dalej jest zainteresowany, to ja już tak powiem, wykonuję takie iniekcje. Niemniej jednak, tak jak mówię, nie ma obiektywnych badań, które by ewidentnie mówiły, że jest przewaga preparatów nad samym placebo. Trudno jest podać tam, bo PSG to jest daleko. No, ten powiem tak. Kolano, jakby nie widzę problemu, bliżutko, ładnie, pyk, podaje. Jakby na kolano jest banalne, tak? Kolano jest banalne i trudno się pomylić, chociaż tak. Wiadomo, no, bywa różnie. Ale jeżeli chodzi o staw biodrowy, są pewne punkty, można skorzystać z takiego markera na skórze, żeby sobie oznaczyć miejsce podania. Są punkty anatomiczne, które są dostępne przez skórę, jak szczyt krętarza większego, kolec biodrowy górny przedni, więzadło pachwinowe. Także te punkty wystarczą spokojnie. Tak samo tętnica udowa, od której, że tak powiem, się zaczyna skrzyżowaniu się czy przejściu pod więzadłem pachwinowym. I teraz tak, zwykłą igłą taką do pobrania krwi, czy taką, którą podaje się do kolana, nie da rady. Chyba że ktoś jest bardzo, bardzo szczupły, co się rzadko zdarza. Dlatego to są igły raczej używane albo do punkcji kręgosłupa, czyli do znieczuleń kręgosłupa, czyli takie anestezjologiczne, gdzie są po prostu długie, ale one muszą być grube, tak? Bo jednak ten lepki, gęsty preparat, no, przez taką cienką igłę to tam można podawać i podawać i podawać, tak? W sensie czas trwa. Albo można robić to z weflonem. Tak? Czyli ta igła z wentlonu, po prostu rozmontowuje się wentlon i mamy grubą, dużą igłę i można to spokojnie ogarnąć. Trochę mnie boli biodro od tego, co powiedziałeś. Mało się to wyobrażam sobie, to podanie jakby... Nie, znaczy powiem tak, to tam naprawdę nie ma tragedii, tak? To nie jest coś, nie wiem, strasznego, nie wiem, tak? Nie. Nie biorę tego. Najczęstszy uraz młodych osób, bo tu mieliśmy jakby te starsze osoby, czyli mieliśmy zwyrodnienie i starsze osoby, a co młodzi to obrąbek i wtedy już artroskopia. Jeszcze raz, przepraszam? I wtedy artroskopia, jakby to jest ten, to jest to, którą powinniśmy robić, jakby jako operację, czy na otwarto jednak lepiej, nie wiem. Powiem tak, tak jak wspomniałem, ja jednak artroskopią się nie zajmuję. Oczywiście kwalifikowaniem pacjentów ze schorzeniami niewymagającymi endoprotez oczywiście też, czyli w tym wypadku też do artroskopii. Oczywiście ja nie wykonuję tych zabiegów. One są zabiegami, znaczy w ogóle artroskopia stawu biodrowego jest dosyć, wiadomo, ten, kto robi tego dużo i pozdrawiam, wiadomo kto, powie, że jest to łatwe, tak? Ale jednak ten staw jest bardzo zwarty, to znaczy jest bardzo stabilny i bardzo, że tak powiem, ciasny, dlatego te zabiegi najczęściej wykonuje się na stole wyciągowym, po to, żeby tam tą kość, tą głowę troszeczkę odsunąć od panewki, żeby było jakieś miejsce. Oczywiście pytanie, jaki zabieg chcemy wykonać, czy tam konflikt panewkowo-udowy, czy zrekonstruować obrąbek, tak, obejrzeć chrząstkę, czy coś tam zrobić przy chrząstce, no to różne porty są możliwe. Niemniej jednak pamiętajmy, że możliwości dotarcia do stawu biodrowego artroskopowego, głównie jest to tam gdzieś przód i góra, no ten tył jest trudny bądź praktycznie niemożliwy do dostępu. Jeżeli chodzi o obrąbek, tak? No to najczęściej jest to zespolenie, rekonstrukcja obrąbka przy mocy kotwic, które są wbijane w brzeg panewki i przez nici, które te kotwice tak jakby utrzymują, jest tak jakby podwiązywany ten obrąbek do brzegu panewki, tak? Żeby odtworzyć jego ciągłość i żeby zmniejszyć bądź zlikwidować pacjentowi dolegliwości kulowe. Mam jeszcze jedno pytanie, ale muszę wrócić do stawu biodrowego i jeszcze do jakby endoplastyki. Jakie są polskie sukcesy w tym temacie? Dziękuję za pytanie, bardzo dobre. Tak. Ogólnie w Polsce mamy dwie firmy implantów i one działają de facto gdzieś od lat 90. tak prężniej, a już od lat 2000 bardzo prężnie.
Te implanty praktycznie nie odstają jakościowo od implantów wielkich producentów światowych. Oczywiście mam na myśli głównie implanty urazowe, gwoździe śrubikowe, płytki, śruby różnego rodzaju. I firmy te zaczęły rozszerzać swoje portfolio o wytwarzanie endoprotez. De facto w przeciągu 10-15 lat niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o materiałoznawstwo, czyli o używane materiały. To, co jest ważne, ważne jest to, że te wszystkie porażki pierwszych endoprotez wynikały najczęściej z wad materiałowych. Teraz te materiały są już tak wysokiej klasy i jakości, że te implanty przeżywają bardzo długo, 20, 30 albo i więcej lat, tak? To, co jest fajne, to ja współpracuję z jedną z tych dwóch firm, a mój oddział, na którym ja pracuję, tak samo i współpracujemy od, myślę, że już blisko chyba dekady, tak mi się wydaje. Znaczy nie dekady, przepraszam, dwóch dekad, to na pewno. I zaczęło się od współpracy mojego ordynatora w kwestii gwoździ śrubikowych, które używamy do tej pory. One wielokrotnie już zostały modyfikowane na zasadzie ulepszeń i naprawdę są super. No i teraz de facto już chyba od dwóch lat staramy się zaprojektować polską endoprotezę stawu biodrowego i to już praktycznie istnieje namacalnie i niedługo będzie, że tak powiem, implantowane. Jakościowo nie odbiega to absolutnie, totalnie tym endoprotezom zachodnim. Cenowo są bardzo konkurencyjni. Jest to wyrób polski, także jest to coś, co tak naprawdę pozwala nam wyjść na świat, tak? Ponieważ te protezy, przepraszam, one będą na którymś etapie na pewno eksportowane, tak? Ponieważ jeżeli to się faktycznie sprawdzi, a wiem, że de facto wprowadzając teraz nowe endoprotezy w ogóle gdzieś na świecie, to kształty to są naprawdę już niewielkie różnice, tak? Ponieważ no właśnie, bo to moje pytanie pewne teraz kształty się sprawdzają, pewne kształty się nie sprawdziły i wiadomo, firmy nie szukają tego, co się nie sprawdziło, tylko tego, co się sprawdza i co jest dobre, tak? Tak samo pokrycie hydroksyapatytem w latach tam 80. było problemem, bo ten hydroksyapatyt miał gdzieś problem technologiczny, że on się w pewnym momencie odrywał od implantu, czyli to napylenie tym hydroksyapatytem odrywało się i dlatego to zostało wstrzymane, a później zupełnie zmieniono technologię i te implanty są po prostu świetnymi implantami. Także oczywiście pewne modyfikacje według preferencji naszych, tak, zostały, że tak powiem, wprowadzone, preferencji i pewnych doświadczeń, no i zobaczymy, jak to dalej pójdzie, ale to już jest bliskie do, że tak powiem, rozwiązania ostatecznego, czyli pierwszego szczepienia. Tak samo te firmy, jeszcze przepraszam, dokończę jeszcze, te firmy bardzo poszły w implanty typu custom made, tak? Implanty custom made są używane od, myślę, że już jakichś 10-15, nawet 20 lat, czyli teraz tak naprawdę drukarki 3D, gdzie po uzyskaniu obrazu tomografii komputerowej, na przykład stawu biodrowego u pacjenta, taka drukarka przy pomocy oczywiście inżyniera i chirurga, ortopedy jest w stanie przygotować taki implant, który jest jeden do jednego, idealnie pod ubytek danego pacjenta, danej na przykład panewki, tak? Czyli takie drukowane metalowe implanty. To jest przyszłość tak naprawdę. Oczywiście to nie jest dla każdego pacjenta i nie powinno być traktowane jako, że ja chcę custom made, tak? Bo jednak 95-7% pacjentów spokojnie możemy bardzo dobrymi implantami pierwotnymi, ogólnodostępnymi, że tak powiem, leczyć. A już takie duże ubytki, skomplikowane, wielkie, no to te implanty są po prostu dla nich ratunkiem. Na tyle, ile możesz. Co można nowego wymyśleć jakby w takiej protezie? No bo kształt wspienia... Jak sam powiedziałeś, no wymyśliłem. Jest kilka, że tak powiem, jest kilka. Strony, kąt, głowa, co tam jeszcze może być innego albo fajnego, co można zmieniać?
Powiem tak, niewiele zostało. Naprawdę niewiele zostało, bo to tak naprawdę z czym walczymy najbardziej, z jakimi powikłaniami teraz tych nowych implantów, to jednak jest pewna niestabilność, tak? Więc tutaj zostają jakieś techniki, czy operacyjne, czy pomoc implantów w tym, żeby dostabilizowywać staw biodrowy, żeby unikać bądź zmniejszyć tą częstość zwichnięć, bo jednak pamiętajmy, że przy każdym dostępie, a z dostępu przedniego oczywiście też wszystkich operacji rewizyjnych nie da się zrobić, bądź da się, ale z dużymi problemami, to jednak ta stabilność stawu biodrowego po każdej kolejnej operacji jest dużo mniejsza. Te tkanki bliznowate wszystkie, tak, powodują czy włóknienie przyczepów mięśni, czy włóknienie mięśni powoduje, że to biodro jest na pewnym etapie niestabilne i co byśmy nie robili, to gdzieś na którymś etapie to biodro może się zwichać. I myślę, że tutaj jest jeszcze pole do próby znalezienia jakiegoś rozwiązania, które by zabezpieczało po prostu przed zwichnięciem. Zróbmy do tego, co może najmniej się jeszcze zajmuje, czyli do dzieci i dysplazji. Czy taka jakby zaniechana dysplazja, czyli niezobaczona, daje duże i później duże konsekwencje w życiu dorosłym? Widzisz jakby widzisz takie zapomniane dysplazje, których nikt nie sprawdził? Powiem tak, ja bardziej widzę taką dysplazję, gdzie nie ma zwichnięcia. I no tak. U takich pacjentów, bo oczywiście dysplazja i zwichnięcie wrodzone czy wczesne zwichnięcie stawu biodrowego, no to jest duży dramat. Oczywiście można to leczyć, tylko trzeba to wychwycić, tak? Im szybciej, tym lepiej. Mamy, że tak powiem, możliwości i każde dziecko po porodzie tak naprawdę jest badane, ma te dwa testy, test Barlowa i Ortolaniego, czyli test bioder, tak, stabilności, tak samo przesiewowe badanie USG stawów biodrowych. Jest to super sprawa, że udało się to osiągnąć, że jest to u każdego tak naprawdę dziecka, więc ta szansa na że tak powiem, zwichnięte biodro u malucha jest dużo, dużo, dużo mniejsza, chociaż niestety też jakieś pojedyncze przypadki się zdarzają. I teraz, jeżeli mamy dysplazję, czyli przede wszystkim bardzo płytką panewkę, ten bliższy koniec kości udowy jest bardzo koślawy, skot szyjkowy trzonowy jest bardzo koślawy, bardzo duża anteversja szyjki, czyli to pokrycie głowy, o którym tak naprawdę my jako chirurdzy myślimy, patrząc na przykład na pacjenta, na zdjęcia radiologiczne, jest bardzo ważne, ponieważ powierzchnia obciążania głowy jest bardzo mała, czyli my na małej powierzchni duże obciążenia przenosimy. I teraz jak ja widzę pacjenta w wieku najczęściej 40-50, bo tak też mówią książki, że w tej grupie wiekowej u pacjentów z tak zwaną, to co nazwałeś, można powiedzieć, przechodzoną dysplazją bez zwichnięcia, z miarę stabilnym biodrem, bo też musimy pamiętać, że w dysplazji gdzieś ta torebka stawowa jest bardzo luźna i te wszystkie tkanki otaczające staw biodrowy, one też są luźne. Więc stąd ta tendencja do podwichania bądź zwichania się tego stawu biodrowego dodatkowo i płytkiej panewki. Ale ja widzę zmiany zwyrodnieniowe u pacjentów z dysplazją stawów biodrowych z dzieciństwa, tak? I te biodra są bardziej wymagające niż te takie klasyczne koksartrozy, czyli choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego. Tutaj trzeba pewnych parę ruchów, że tak powiem, wiedzieć, jakie wykonać, żeby to biodro działało i żeby można było stabilnie zaimplantować czy panewkę, czy wiedzieć, że jednak ten kanał szpikowy, czy ta morfologia, czyli budowa bliższego końca kości udowej jest dużo drobniejsza, czy ten kanał jest węższy, więc te implanty, czyli ten czpień, który musimy wykorzystać, z reguły jest czpieniem dużo, dużo mniejszym niż u pacjentów innych, tak, bez dysplazji. Dzieci powinny jakby być pieluchowane szeroko, żeby to ograniczyć. To naprawdę zależy od tego, co tam wychodzi na USG, tak? Czyli jeżeli mają
ma ten mały maluch, tak, tamte testy wszystkie w porządku, czy ten ortolani Barlow i na USG gdzieś tam wychodzi, że nie jest do końca tak, jakbyś powinno, w sensie jest w stawie, ale nie powinno, no to mogło tak, lepiej. Są jakieś tam te szelki Pawlika, jakieś różne możliwości, przepraszam o wszystkich, że tak powiem, nie opowiem, bo nie robię tego na co dzień, nie leczę dzieci, ale gdzieś to się przewijało. Niemniej jednak najczęściej wracają ci pacjenci po kilkudziesięciu latach ze zmianami zwyrodnieniowymi, bo tak jak mówię, ta powierzchnia obciążana, wiotkość, płytkość panewki, pokrycie głowy, no niesie za sobą po prostu takie, najprościej powiedział, punktowe obciążanie i po prostu postępowanie choroby zwyrodnieniowej. Oczywiście. Jedno z ostatnich pytań, które podpowiedział mi internet, jakby ja nie wiem na ten nic na ten temat, ale może ty będziesz wiedział. Ludzie często zadają takie pytania w internecie, w Google, jak dobrze spać dla biodra? Powiem tak. Wiesz, co chodzi? Moim zdaniem chodzi o to, czy tą nogę jakby położysz na poduszce, to coś daje rzeczywiście? Gdy pana ma panem poduszka, to jest coś fajnego? Chyba moim zdaniem o to ludziom chodzi. Czy my rozmawiamy o pacjencie po endoprotezie, czy po prostu z jakimiś dolegliwościami biodra, czy po prostu? Chyba takiego, który trochę boli biodro. Znaczy, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w sytuacji, kiedy zaczynamy kłaść nogę na jakiejś poduszce, czyli zginamy staw biodrowy, już nie mówię o kolanowym, to generując sobie ulgę, oczywiście, fajnie, ale my jesteśmy w stanie niestety wygenerować przykór zgięciowy. Jeżeli ten pacjent się do tego bardzo przyzwyczai i trwa to długo, to generuje przykór zgięciowy stawu biodrowego, co, tak powiem, zaraz spowoduje to, że nie będzie w stanie wyprostować, czyli wyzerować tak naprawdę stawu biodrowego i będzie, że tak powiem, chodził przykurczony, pochylony do przodu, bo kręgosłup nie skompensuje i równia pochyła, tak, postępowanie zmian. Ja uważam, że tak naprawdę najczęściej leżenie na boku, na tym, który mniej boli albo nie boli, bo oczywiście obustronne zmiany się zdarzają nie tak rzadko, ale kładzenie się na tym zdrowym boku i też jednym charakterystycznym objawem choroby zwyrodnieniowej są bóle nocne, które wynikają pacjenta niestety, pomimo czy leży na prawym, na lewym boku, na plecach, na brzuchu. Ja jestem znany, że pacjent powinien leżeć tak, jak mu najwygodniej. I to nie jest tak, że trzeba leżeć na zdrowym boku, trzeba leżeć na plecach, brzuchu. Dobra, ostatnie prawie pytanie. Czy da się wykonać dwie operacje endo naraz? Da się. Zrobiłeś takie coś kiedyś? Nie. Powiem szczerze, że w Polsce były to nasze nie tyle próby, co wykonano takie operacje u jednego pacjenta, dwie endoprotezy na jednym znieczuleniu, tak my to nazywamy. Tak? Tylko trzeba mieć tą świadomość, że ten pacjent musi być bardzo ostrożnie i dokładnie dobrany, tak? Mówiąc brutalnie dobrany, z tego względu, że jest to bardzo duże obciążenie dla organizmu. Też musimy pamiętać, że ta rehabilitacja będzie trudniejsza, ponieważ w sytuacji wymiany jednego stawu biodrowego, no to mamy to wsparcie tej, powiedzmy, zdrowej nogi, tak? W sytuacji, kiedy wymieniamy oba stawy biodrowe, tak do końca de facto ten pacjent to tak na miękkich nogach może chodzić. Oczywiście wszystko zależy od pewnych protokołów rehabilitacyjnych, przygotowania tego pacjenta. To jest cały szereg sytuacji, które muszą zaistnieć ku temu, żeby mógł zaistnieć sukces, tak? Czyli to wszczepienie od dwóch stawów biodrowych skończyło się dobrze dla tego pacjenta. Ja w sytuacji, kiedy mam chorobę obu stawów biodrowych, na przykład bardzo zaawansowaną, a wbrew pozorom mam sporo takich pacjentów, to staram się. I na końcu, znaczy za chwilę odpowiem, dlaczego się staram, a nie dlaczego to robię.
a nie tak nie robię. Zoperować drugie biodro mniej więcej w odstępie od 3 do 6 miesięcy, tak, od pierwotnej operacji. Chcę, żeby ten pacjent dojrzał, w sensie dojrzał na zasadzie zrehabilitował się, żeby to biodro było równomiernie obciążane to po operacji i dopiero wtedy zabieram się za drugie. Oczywiście wszystko wygojone i stan medyczny bez zarzutów. Oczywiście w granicach rozsądku, bo jednak większość chorób nie jesteśmy w stanie wyleczyć lekami bądź różnymi zabiegami. Ale de facto to, co chciałem powiedzieć, dlaczego często tak się nie dzieje, to jest jednak obwarowania kolejkowe, tak, że gdzieś, tak jak wiesz, żyjemy od ponad 2 lat w pandemii, tak, i dostępność do zabiegów planowych przez dłuższy czas była praktycznie znikoma, albo jej w ogóle nie było, a pacjenci się non-stop zapisują do kolejki endoprotezoplastyki, a kolejka się nie ruszała do przodu, tak. Praktycznie ja mogę powiedzieć, że u mnie przez rok łącznie, tak, z przerwy były po prostu jakieś czasowe, przez rok praktycznie nie operowałem bioder, tak, planowych, bo urazowe jak najbardziej cały czas, urazówka ma jednak to pierwszeństwo, że ci pacjenci urazowi, ale problem jest po prostu dostępności do bloku, tak, z anestezjologami, z ilością anestezjologów. Teraz w COVID-zie jak wielu anestezjologów zostało, że tak powiem, przerzuconych do walki z COVID-em czy na oddział intensywnej terapii, stąd po prostu generujemy cały czas problem. My nie wróciliśmy dalej do ilości operacji sprzed pandemii, tak, i nie zanosi się, żebyśmy prędko wrócili. Jak twoja koszykówka? Zero. Nie ma nic, zero. Nie rusza się. Nie, przepraszam. Michał, nie mogę powiedzieć za zero, bo mam już prawie 8-letniego syna, który złapał bakcyla i trenuje 2 razy w tygodniu. I dzisiaj akurat miał trening i po treningu zawsze jest 20 minut tata gramy. Tak, więc to jest moja jedyna koszykówka. Niestety nie mam po prostu fizycznie czasu. Poza tym też muszę uważać na siebie przede wszystkim na ręce. Z tego względu, tak jest, z tego względu, że jednak to jest pewien chleb, który ratuje wielu pacjentów i ja po prostu to kocham, więc gdzieś tą drugą miłość, jaką jest koszykówka, musiałem odstawić na bok. No ale myślę, że jak ten mój kapiszon kochany dorośnie, to coś tam więcej będzie, że tak powiem, na świeżym powietrzu. Tego mu życzę oczywiście i wszystkim, żeby, że tak powiem, mieli tyle radości ze sportu. Jak mogą, to niech uprawiają. Przeciwko sobie na parkietach warszawskich hal do koszykówki. Ja ci, Tomku, bardzo dziękuję za czas poświęcony, za to wszystko, co powiedziałeś. Mam nadzieję, że dla większości z was było to pouczające i coś z tego podcastu wyciągniecie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Ciebie, Michał. A jeżeli chcecie odsłuchać innych podcastów serii Dachowski Pyta, to wpadajcie teraz właśnie w tym momencie na Spotify bo na YouTube i wybierz sobie, jaki będzie następny podcast. Ja was zapraszam serdecznie do kolejnego już odcinka z serii Dachowski Pyta. Moim gościem dzisiaj był Tomasz Borkowski, ortopeda. Tak jest. Dziękuję. Do zobaczenia.